Pięć bramek już w pierwszej połowie. Można powiedzieć, że napastnicy będą zadowoleni z tego meczu, ale obrońcy chyba już nie. No na pewno nietypowy mecz. Przyzwyczailiśmy kibiców, że mało bramek tracimy, a tutaj po szybkich gdzieś kontratakach Rakowa nadzialiśmy się i przegrywaliśmy. No dobrze, że, że się podnieśliśmy i walczyliśmy do końca, ale niestety przegrywamy i trzy punkty jadą do Częstochowy. W poprzednim sezonie też nie było łatwo grać z Rakowem. Dwa mecze, dwie porażki, w tym także tutaj w twierdzy niepołomice, w tym także się nie udało. No można powiedzieć, że Raków jakoś w puszczy nie leży. Mówię szkoda, bo, bo wiedzieliśmy o ich mocnych punktach, a, a jednak gdzieś ta, ta szybka, szybkie przejście ich do ataku pozwoliło strzelić bramkę. No cóż powiedzieć, szkoda, bo. Mówię, nawet ten jeden punkcik dzisiaj, gdzie, gdzie goniliśmy ten wynik, ale się nie udało. Nic, no, mamy teraz mecz z Katowicami i musimy, musimy wszystko zrobić, żeby zapunktować. Z takiego szalonego meczu kibice mogą być zadowoleni, bo na boisku dużo się działo, ale trenerzy chyba już niekoniecznie. Była reprimenda w szatni w przerwie? To, co jest szatnie, to zostaje szatnia, ale na pewno na pewno było lekkie niezadowolenie. Dawno się nie, nie zdarzyło, żebyśmy trzy bramki stracili w całym meczu, a co dopiero w pierwszej połowie. Ale mówię, no szkoda, bo wiedzieliśmy, wiedzieliśmy na co raku stać, a jednak, jednak popełniliśmy jakieś tam błędy no i przegrywamy. W drugiej połowie, po wejściu na boisko Dawida Nowaka, zespół przeszedł na system 4-4-2. Jak panu się grało w tym systemie? Jak wyglądała współpraca z Dawidem? To znaczy, no musieliśmy zaryzykować, już nie było, nie było co bronić. Dawid to zawodnik z przeszłości ekstraklasy, dużo jakości. Mówię, szkoda, szkoda, że nie, nie wykorzystał tej sytuacji, no, bo byłoby 3-3, ale mówię, no... Gramy z Katowicami teraz, musimy wszystko zrobić, żeby, żeby te bramki zdobywać i, i żeby zdobywać punkty. Nie miał Pan łatwego starcia z obrońcami Rakowa-Częstochowa. Ciężki to był mecz także dla, dla Pana. No, na pewno. Wiedzieliśmy, że, że mają rosłych obrońców, dobrze wprowadzających piłkę. Trochę zabrakło tego utrzymania z przodu. No ale cóż, trzeba zakasać rękawy, trzeba ciężko trenować na treningach i, i wszystko robić, żeby z meczu na mecz było coraz lepiej. Każdy musi z nas podnosić swoją jakość i mówię, myślę, że, że, że będzie dobrze. Teraz przed Wami mecz z GKS-em Katowice, wyjazdowy. Nie jest to również łatwy rywal, ale takich chyba w pierwszej lidze już nie będzie. No, na Każdy mecz będzie wymagający. Katowice co sezon próbują walczyć o, o awans do Ekstraklasy. Mówię, no, pusza przyzwyczaiła do tego, że zawsze walczy, walczymy do końca. Mówię, to jest początek, początek rozgrywa, jak dobrze zapoczątkowaliśmy za, za to z koniczanką, dzisiaj nie udało się, cóż mogę powiedzieć, no, na pewno będziemy jechać bez bojaźni, jakieś, no wiadomo, z respektem do, do rywali, ale jedziemy tam, żeby wygrać.